Zeszczałem. Mówili, że wyspy prowadzą wojnę z czarnymi. Cóż, że w ogóle wróciliście? Nie wszyscy. Cholerni piraci. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Ile będzie kosztowało wynajęcie tego statku? Zgoda narodów nie jest do wynajęcia. Armatorzy mają swoje plany. A ktokolwiek w Nowigradzie może mnie zabrać na Skellige? Znaczy się, szukasz szaleńca. Wolverstone, znany jako Flacha. Pytaj w Złotym Miesiotrze. Lubi owieczki, jak wyśpiarzy, więc pewnie się z nimi kuma. Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psia krew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cicho sza. Masz pieniądze? Trzymaj. Tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Morze w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowie mojej Atropos. No, zajedziemy.
Dalej, tylko walcz. Bo zabiję. Nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzuciło mnie na Artskellig. A skąd ty to wiesz? Masz na sobie barwy klanu Kraid, a ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układa. Choć jak widać, powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Artskellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jak się nazywasz? Steingrim. Denerwujesz mnie, Steingrim. Mam ochotę strzelić ci w pysk. Spróbuj, przybłędo. Na twój zły dzień. Masz dość? Lepiej mnie dobij, bo odsapnę. I cię zapierdolę. To była dobra walka, ale na razie wystarczy. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia.
Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. Nie lubisz srebra, co? Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć.
Dla córki? Może srebrne kolczyki z kontynentu? Jak moja Rete zacznie dłużej na wyspach, to na rajd przepry nabierze. Pokaż lepiej, co masz naszego. Hejże, rzuć no okiem tutaj. Witaj! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Jest, że ten las jest przekonany. Czego to ludzie nie wymyślą? Podejdź bliżej, nieznajomy! A! Kurwa! Niezdrowo coś wyglądać, lepiej się wiodę. Wita! Pokaż mi swoje to... Bywaj. Podejdź bliżej, nieznajomy. Chociaż to jest grubsza siekierą i śpiesz się, bo jak nie zdążymy, to krak nas pochowa razem z bramem. Poświęciłem najlepszą klacz. Zaszczyt to dla mnie. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Kiedyś znowu ją spotkam.
Jedziemy! Nie ma złych drakarów, nie ma złych powodów. Są tylko podłe załogi. Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muiry Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Dalej, Płotka, dalej! Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Czas pośród żywych. Nie musisz, dziecko. Wiem, ale chcę.
to szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoże dzieli. Milczcie! To jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Cudownie pachniesz. Geralt, jesteśmy na pogrzebie. Cudownie pachniesz na tym pogrzebie. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrseach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Nie widziałem cię 2 lata. Chciałbym cię zabrać do starej chaty na brzegu morza i nie wychodzić z niej przez tydzień. A co byśmy tam robili przez tyle czasu? Mam kilka pomysłów. Ten ze sznurem do wiązania trofeów wydaje się interesujący. Znów czytasz mi w myślach? Co więcej, podoba mi się to, co w nich widzę. Dowiedziałeś się czegoś w Velen? Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy 3 wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziei. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty.
i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, Jen, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi z Skellige? Nie widziałem go od... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośnej. Spójrz, Krach. Biały wilk! Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Cóż, nasza samotna chata musi zaczekać. Krachan Krejt jest człowiekiem, którego warto mieć po swojej stronie. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. Jen, wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek, tak jak Krach. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Przez pana noc